Witajcie ponownie, Shivari Medieval. Ja jestem Berserker, a to jest, no tak jak wcześniej wspomniałem, tryb, raczej Shivari Medieval, ale to jest tryb już potyczki drużynowej. Tym razem znowu mam zamiar kontynuować to, co wcześniej wspomniałem w poprzednim odcinku, czyli prezentację broni, których tak często nie używam w swoich nagraniach. Więc teraz pora na... Przeniosło mnie do innej drużyny. Najpierw miałem być czerwonym, teraz będę ten niebieski. No dobra. Ale i na czym ten? Wcześniej prezentowałem wam bronie, które nie używałem, używane przez rycerzy łuczników i przez lekkich rycerzy. Tym razem mam zamiar wam pokazać bronie, które używają rycerze średniej klasy, a to są właśnie młoty. Nie mogę go trafić, ale numer. No, w końcu żeście go zabili. Co za. Dobra, moi się zajmują już tą katapultą, więc pora ruszyć trochę w bój. No i tak jak wspomniałem, teraz będę używał broni, których mało używam. I to jest tym razem, jest to, nie wiem jak to nazwać, czy to halabardia, czy po prostu młot bojowy. Aj, kto mnie zabił? Oczywiście mój. Gratulacje. Normalnie zacząć film, zacząć ten i od razu zostać zabitym przez swojego, no. To jest masakra w niektórych momentach. No ale. No i moją bronią, którą tak rzadko używałem jako rycerz średniej klasy, to jest właśnie młot. Nie wiem konkretnie jak najlepiej go używać, ponieważ myślę, że z powodu jego budowy i paru innych elementów najlepiej jest go używać właśnie jako broń. Ała, na ciężki atak. Czyli uderzenie zza głowy i ciągnięte do uderzenia po prostu prosto w przeciwnika głowę. No, ironia, z nad głowy do głowy, no tak ten można byłoby to nazwać. No ale tak niestety tak to wygląda. O brety, zablokowałem się o drzewo. Dotknąłem go? Au. Mój załatwił go z łuku. Ludzie, dajcie mi kogoś z kimś powalczyć. Bo nigdy się nie nauczę używać tej broni. Ta, od razu ucięty, game over. Już myślałem, że przez swojego, no ale jednak to był tamten rycerz średni. Dobra. Jedzie. Odbiłem się od towarzysza głowy. Do. No i naszym zadaniem tutaj na tym właśnie takie polanie, co tutaj jest, ten pod tym zameczkiem, żeby dopchać ten oto taran. Żeby po prostu wyważyć nim bramę wroga. No, a potem to prowadzi nas do kolejnej części misji, polegającej na zabiciu rodziny królewskiej. Skąd on ma tyle noży? Albo mieczy, albo diabli wiedzą, co to tam miał. Ale widzę, że towarzysze tak sobie też tak, raczej przeciwna drużyna też tak sobie pogrywa, że zabijają własnych. No, ale co to tam. Dobra, teraz już prezentuję wam ten młot, bo tak już jakąś chwilę i praktycznie jeszcze nawet nikogo nie zabiłem, albo praktycznie kogoś dźgnąłem i zabiłem, ale nawet nie wiem o tym. Nie wiem. Ale wiem tylko tyle, że jeżeli uda nam się dobrze wykorzystać właśnie ten młot, to będzie taka... Ała! Taka ni to animacja, ni to scena jak... Ała! Jak to jest rozłupowana głowa przeciwnika przez ten właśnie młot.
Oczywiście nie ma takiego, takich finisherów jak we w na przykład. No nie wiem. W Battlefieldzie, że jak się uda nam podejść z nożem, to potem to wygląda bardzo ciekawie i odbieramy przeciwnikowi jego nieśmiertelnik. Ale tutaj to jest po prostu tak, można zauważyć, no, rozłupującą się czaszkę. Dobra, teraz tu przejdziemy sobie do następnej broni, którą rzadko używam. To jest bandage. Berdycz. Berdycz. Czy berdycz? Nie, berdycz. No, który natomiast w przeciwieństwie do młota, to już widać, że to jest broń typowo do machania, nie tak jak do uderzania pod jakimś odpowiednim kątem, czy pod odpowiednim ustawieniem. No, ale prawdopodobnie też to nie będzie tak fenomenalnie wyglądać w moim wykonaniu. Jeszcze na dodatek spudłowałem włócznika. Dobra, łucznik padł, ale natomiast ciężki mnie załatwił. No, jeden po jeden, jest dobrze. Dobra, nasi cały czas chyba bawią się katapultą, chociaż wątpię trochę. Dobra, teraz wracamy znowu na pole bitwy. Faktem, ja preferuję chyba w tej grze tak, no, miecze bardziej niż takie te właśnie te parycze czy inne typy broni. A, dźgnąłem go, czy go nie dźgnąłem? Nie dźgnąłem. No, czemu to tak wolno podnosi swoją gardę? Czemu? Czemuż nie mogłeś podnieść szybciej tej gardy? Ach. Tutaj trzeba się nauczyć, jeżeli chodzi o te, to trzeba się po prostu nauczyć, w którym momencie nie atakować, a w którym momencie atakować. No, ale zawsze jak jest te... Co tu się stało? Skąd on się tu pojawił? Latający ludzie. Nowa technologia. Teraz nie będziemy się poruszać po nogach, tylko będziemy latać. Będziemy... Ha! Dźgnięty. Au. Boże, pomyliłem. Ojo! Na szczęście ja się odsunąłem wystarczająco daleko, żeby ten kamień mnie nie trafił. Szczęście w nieszczęściu, by to tak powiedzieć. O, a tutaj nic, nikogo nie ma. Czemu nikogo nie ma? O, o, zauważył mnie. Ała, i tak trafił mnie. Ech. Nie ma to jak peszek normalnie. Tutaj tak wolno stojąca wieżyczka, no ale niestety ten łucznik mnie zauważył i poszło nie tak. Dobra. Czy tutaj jako średni coś jeszcze nie przedstawiłem we wszystkich? Nie, chyba tu już nie. To już przejdziemy od razu do ciężkiego i może do cepa. Tak, do cepa. O, już mnie przyszedł. Ej! Dupek! Co za ludzie, normalnie podchodzą sobie i tak po prostu cię dźgają i koniec. Moim stoisz na chwilkę dłużej na drodze. Nie. Pustka, 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 pełno łuczników, pust! Oczywiście mój trafił mnie, zamiast trafić tamtych, co są z przodu. Na litość! Koleś po prostu cela nie ma i tyle. No, przynajmniej umarłem od tego kamienia niż od tego spowodowane tym, że mój wcześniej mnie pchnął, by to tak powiedzieć. A czemu on atakują swoich? Co oni, porąbani są czy jak? Zabił swojego, bo ten go prawdopodobnie załatwił kamieniem. Nienormalni ludzie. Zamiast współpracować ze sobą wszystko ten, to oni tak wolą. Cepem cię! Ała!
Czy ja go zabiłem? Nie, nie zabiłem nikogo. Ała, ale... Oje! Tak, dostałem od łucznika, który był za mną. W sumie to dostałem z kuszy, to można byłoby powiedzieć, że jest kusznikiem niż łucznikiem. No, ale to tamten. Dobra. Idziemy dalej. Ech. Dostać własnego ten... Nie tylko, że z kamienia, to jeszcze dostać... w głowę. Da, da, da. Tutaj katapulty strzelają, tutaj ten... Aha! Zabiłem go i dostałem osiągnięcie! Kolejny padł! I ja padłem! Dobra. To może do tego... Ten sep to, nie, to jednak ma swój potencjał. No ale jeszcze nie pokazywałem, w sumie rzadko używałem topora. Który prawdopodobnie też jest dość mocny, ale prawdopodobnie wolny. Strasznie. Ale co tam? Najważniejsze to... sprawdzić wszystkiego. 100 przy tej katapulcie, biją się nawzajem, bo jeden drugiego przez przypadek zabił katapultą. Co za ludzie. I co? I tak będziecie siedzieć u góry? I jeszcze by... Dobrze, że nie zamachiwałem się nawet. Bo bym prawdopodobnie go zabił. Ała, ła, ła, ła. Zakon masoński zwyciężył. Jeszcze pra... A czemu on mnie zabił po zakończeniu tych czasu? Dziwaczne. No, ale dobra. To był kolejny odcinek z Chivalry Medieval Warfare. Ja się widzę z wami w kolejnym odcinku i prawdopodobnie jeszcze wykorzystam bronie, które jeszcze nie używałem w tym odcinku i w poprzednim. Więc na razie, do zobaczenia i cześć!